Krupach właśnie zakończył się pewna budowa drogi tutaj, którą miałem jeszcze zaszczyt jako zastępca wójta przejąć od Urzędu Marszałkowskiego. Stało się to, co dało nam szansę na aplikowanie środków z Narodowego Funduszu Dróg Lokalnych i Powiatowych z Urzędu Wojewódzkiego, czyli są to środki krajowe. Dostaliśmy koszt inwestycji, wyniósł 1,5 miliona złotych. Dofinansowanie w 50% zostało udzielone przez Urząd Wojewódzki. 750 tysięcy dostaliśmy zwrotu. Firmą, która wykonywała to przedsięwzięcie, jest firma Strabag, która myślę, że w sposób ładny i tu fachowy wykonała. Oczywiście droga jest na gwarancji. Jeżeli wystąpią jakieś tutaj niedogodności lub poprawki, firma Strabag zobowiązana jest to poprawić. Ja rozumiem, że wiele tu pan Bogusław pokazywał, jeszcze rzeczy należałoby zrobić, ale myślę, że to będziemy rozwiązywać na bieżąco, bo w każdej chwili no, wyjdą jakieś dodatkowe rzeczy. Jest to 850 metrów drogi asfaltowej oraz chodniki, które zostały wykonane w technologii kamiennej. Tak nam tutaj nadzór konserwatorski tutaj takie wymogi nam dał. Droga wygląda ładnie, schludnie, zmieniła się, myślę, że troszeczkę miejscowość w takiej sytuacji całkowity ten wizerunek tej miejscowości i bezpieczeństwo mieszkańców został poprawiony. Są nowe znaki, jest przejście dla pieszych, które jest wyniesione ponad drogę. To czyni, że ta droga jest bezpieczna. Nie ma już takiego dużego ruchu. Także. No.